W dzisiejszym już 9. odcinku, jak widzicie, jest nowa wersja Furious 3. Gramy sobie i trochę już pograłem i dużo wyfarmiłem creeperów. No. Dużo jeszcze innych tam rzeczy porobiłem tam. W ogóle tam wszystko co porobiłem tam. Także teraz mam wszystko tam dobrze i golema właśnie. Właśnie, postępy. Do usług. Jak widzicie. Do usług, nowy achievement. No i ja mam taki plan, żeby se pójść na przygodę też. A, to najpierw muszę se pójść do spać. W różnych tam miejscach byłem, nawet lapis zobaczyłem. Miałem zapalniczkę, też to zrobiłem, ale no, potem był problem. Rozpadła mi się trochę właśnie przez TNT. Nawet właśnie no, dużo było, obfity było zarazu. Żelazo. Nie pamiętam już tak niektórych do końca rzeczy. No po prostu, niektóre tam rzeczy po prostu już tam nie pamiętam. Nie wiem, że wysadziłem tam. Tam jak farmiłem, to niezbyt. Ale tutaj mniej więcej. I tam naszą trochę tam kopalnię. Tak by widzicie, udało mi się uzbierać. Może jest odcinek 9. No i jest. Osiągnięcie będzie. Jest. O, trochę mi już jak widzicie levela przybyło. Jest osiągnięcie. Jest. Dobrze. Ja będę musiał pójść na ten dół. Lazuryt. Znaczy lapis. Chcę sobie zrobić enchanting. Ja pójdę szukać jakichś tam potem rzeczy. Żelaza! A jakbyście się mnie pytali, co ja zrobiłem z blokami, wywaliłem. No i tak oto się rodzą spodnie. Dobra. Dobra. Co poza odcinkiem po formie? Demon? O, kopalnia, no to tam do mnie pikuś. Diamond! Walić to! Biorę diamenty. Jest! Jest, w sam raz do enchantingu. Jest! Lecę, zrobimy sobie enchanting, kurde. Postawimy, nie wierzę. Zrobimy enchanting, mam lazuryt, level, zaraz farmę dokończę. I już będziemy mieli wszystko, co to jest naprawdę mi potrzebne. Zrobimy to. Widzowie. Achievement get. Jest. No każdy raz to żelazo. A z golema to uwierzcie mi dużo można stracić.
Dobra. No to już jest 9 odcinek. Zbliżamy się do 10. Pomalutku. Nie no, mam diaksy. Nie no, diaksy. Super. A ja chcę mieć achievement, ja lubię. Postępy. To jest takie bardziej rolnictwowe. Nie za dużo. Tutaj. Takie przygodowe. Te trochę. Ogólnie Minecraftowych to jest tak dużo. To kiedyś. Ja mam najpierw taki plan, żeby po prostu sobie coś żelazny całe jak skombinować. Zrobić. Mieć. A właśnie, a propos tych wszystkich zmian. Niedługo sobie zrobimy miecz. Ten. Nie diaksowy, a żelazny. I nie, jeszcze tego nie będę dał, bo diamentowy sobie dopiero chcę enchantować. Ja sobie idę, nie wiem, pokazać jakieś jaskini fajnie. Tam już byłem. Nie wiem, chcę zobaczyć jakiś nowy teren po prostu. Miałem szukać obsydianu, tak wiem. Ale już więcej poszukam ruin portalu, no to ja chciałem porobić. Ruiny portalu, no. Gdzieś tutaj powinny być, no. Wiecie, nie no, może nie od razu. Wiecie, bo to nie jest taki hop-siup, to dużo nawet zajmuje czasu. No kwiaty! Łąka, kwiaty. Ty, ja mam już super bona. Co?! No way! Co? Tam są jeszcze pszczoły? No way, po raz drugi. O wow, i żółwie. Ale to tam ramigit. Ło, no way. Łotko, to se kiedy indziej przyjdę. Głównie to chyba po to. O, też sobie będę zmieniał szkła. Dobra, i sobie będę jeszcze zmieniał patyków. I dyrta. Minus trochę, że spod tym. Dobra, to ja pójdę szukać następne, które nie jest pod wodą. Trafię na spawn, mam tutaj w mózgu. Ale trochę żal, że nie mogłem się to gdzie indziej trafić. Taka lipa. Kurde, lipa. Następne tam widzę, to jest jakiś raj dosyć duży. To chyba dla mnie to jakiś raj tworzy. No któż to wie? Ale ja bym chciał, no dawać mi portal! Please! Portal, one, 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 mielone. Siema owce. Give me portal. Na co jeszcze się pytać, nie jest jakaś ogromnie rzadka rzecz.
Ten też jest książka chyba tam do co potrzebna. Ło! Nawet nie pytam. Trochę mi zamuliło to. Ło, dobra. Grubo, ale muszę już wracać. No niedługo wiecie co. Wow, no dobra, mam pierwsze diamenty i co ja mogę sobie z nimi zrobić? Ja mam plan, co ja sobie z nimi zrobię. Zachowam je, po prostu nie mam do końca umysłu. A czy mi się to one na razie przydadzą, no to na pewno tak. Ale jakoś tak na teraz. Nie chcę na siłę robić miecza. A ja bym też sobie trochę zaczekał i na następny odcinek, na przykład mam ten enchant tutaj przygotował. O! Pierwszy trochę zniszczenie zbroi! Congratulations, Oscar! No, to super. Nie super, źle. No to dosyć źle. No nawet jak będzie połowa, to sobie zrobi nową, kurde. No to jest zbroja, by kopać dniami i nocami w Minecrafcie i wysadzać 600 czanków. Znaczy nie, to nikt nie powiedział. Zresztą Minecrafta zakażą, bo wysadza, nie poprawia. Ej! Usunęli, pamiętacie, usunęli świetliki. Bo zagrażają zdrowiu tam żaby. Ale wysadzenie jaskini i zabijanie wielu innych stworzeń, tej kałamarni z tym, o! To spoko, czyli zabijanie skalmara? Fajne. A zatruwanie żab? Złe. No. Mojang plus. Inaczej Mojang. A inaczej firma z debilnymi zasadami. Którą można krytykować. Śmiało, każdy tu ją krytykuje. Serio. Dosłownie to jest Mojang. Czym jest Mojang? Firmą, którą każdy krytykuje. Dlaczego? Bo nie zrobiła Cleveland Cliffs update. Pamiętacie? Ja nie mogę. Ostatni włożony update, taki, którym się zakochałem i zacząłem nagrać na Javie i który kocham do dzisiaj. To jest jeden kruk jeszcze na śle. Jeszcze był wtedy taki fajny generator. Ten mi się tak trochę źle kojarzy. Jakby ja tak trochę nie mogę do czegoś ciągle trochę przyzwyczaić. Co ja w ogóle gadam? Trochę. Ciągle tak robię, ale nauk to nauk. Więc albo oglądasz, albo spadasz. Zależy co. Bo są osoby, które wiem, że to nie przeszkadza. Mój ładny domek. Serio jest piękny. Ten mob spawn taki trochę. Mob spawn. Taki trochę psuje tej mi wrażenia. Ale dobra, na pewno ja sobie chcę przepalić żelazo i sobie zrobić miecze. Seta. Z żelaza i miecz. Żelaza. O, ten to przeżytek. Prehistorią. Ten miecz to już jest. Prehistoria do bagna. 9 jest. Nie, to już to, no potem se pofarmię jeszcze więcej. Golem jest i opłacalny i nie. W sumie ten mi to popinuje bazy. No, dlatego. Aha, dlatego. Golem mi się przyda. Później. A. I czym by teraz spać? Tamto co miałem, no to tamto co sobie zrobiłem. Nie. Wszystko to co chciałem, to tam przepaliłem już. Ja nowe trochę sadzę. Nie wiem czy wiecie, ja nowe sadzę czasami. Trochę sobie pograłem. Szczerze.
Dobra. Skraftujmy sobie to nowe ostrze. Moje nowe ostrze. Żelazne i ładne. Serio, ładne. A, to mamy takie oddzielać. Dobra. To jest mój taki, jak ten będzie na przykład w połowie. Zapasowe. To też. A tu mam żelazny i żelazny miecz. Teraz powinien być pewnie jakiś achievement. Powinien według mnie być. Tak oto zdobyłem full armor. Po dopiero w 9 odcinku. Cały full żelazny armor. Z żelazną ładną, znaczy z błękitną ładną tutaj tarczą. Żelaznym mieczem i kilofem. I no tutaj parą może tam kuszą jeszcze, która mi się przyda. Ogarniam system walki. Raz, dwa i mu na trzy daję. Głowca potworów jest postęp. Pierwszy potwór zabity z moich rąk głównie. Chyba. Czy jakoś tak. Chwila, bo ja nie pamiętam zaraz. Czemu ja taki pyra nie dostałem? Bo to powinno być za pierwszego potwora. Ja bym taki pyra nie dostałem wtedy. Bo ja wtedy chyba kipę farmiłem, czy coś? Zaraz, bo chyba się skipiał do... Chwila, bo tam... No tam trochę do kiki mi tam przerazuje. Czy ja w ogóle kogoś zabiłem creepera, czy nie? O, to jest trochę pytanie. Teraz się zastanawiam, co ja zrobiłem wtedy. Co ja zrobiłem z creeperami? Nie, nie pamiętam już. Nie pamiętam już, jak ja je tam zabiłem, czy jak ja to zyskałem. Myślałem, że je zabiłem, ale... No nie tak, jednak nie. Więc nie pamiętam. Nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, jak ja tam to zrobiłem. Bo to jest chyba z creeperów. Chyba, że tam podtopiłem lawą, sam już tam nie pamiętam. W tej kopalni po wybuchu chyba. Czy coś tam. Nie wiem, coś zrobiłem i ja tam właśnie zrobiłem TNT, ale sam już nie pamiętam, co dokładnie. Myślałem, że zabijałem creepera, ale myliłem się czymś innym. Tylko czym. Nic. Nie wiem. Nie wiem, ja nie pamiętam do końca. Nie wiem, ja mogłem je chyba lawą, ale sam nie pamiętam. Ja tak głównie to, co ja robiłem po filmie, to ja pamiętam, ale tak, że po, co ja robiłem poza odcinkiem, to nie jest, no. To było na odcinku, no. To ja wtedy pamiętam, bo muszę następnie to. Co ja chcę. Albo co ja zyskałem, to też sobie czasami muszę przypominać trochę. Nie wiem tam. Nie wiem, coś tam wykombinowałem i potem jakoś wiem tylko tyle, że zrobiłem TNT. Poza tym to nic. Dobra to. Żelazny miecz, fajnie. Łatwo.
Dalej swoją pracę. Dobra, tak zakończyło to odcinek. Mamy tutaj golema. Możecie w komentarzach wymyślić dla niego imię. A ja wam to prowadzę. Jak to obejrzał do końca, teraz wie. Piszcie w komentarzach propozycji dla imienia na golema. A ten, kto wpisze, albo kto wpisze najfajniejszą, to będzie ona na golemu. I będzie mógł się pochwalić w życiu, że kiedyś, albo na dzisiaj, że pomógł tam na YouTubie nazwać golema. Więc proszę, możecie się chwalić. Jak widzicie, mam ładny set. No więc no, taka moja fajna oferta. Więc no, zrobiłem dużo, jak widzicie tutaj, rzeczy. Już jest po 9 odcinku. Nie pamiętam do końca, jak ja te creepery zabiłem. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie stałem nad cave'em. Ja tam nie czekałam, żeby one się tam nie wrzuciły do cave'a. A ja potem szłem i tam popłynąłem po te. Bo ja nie, chyba się chyba bałam. Tak, chyba tak zrobiłem. A nie pamiętam już tam do końca. No dobrze. Życzę wam po prostu miłego dnia, widzowie. I mamy teraz strażnika. Pięknie. Życzę wam miłego dnia. Bez słów po prostu. Do widzenia. Pa!